O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, ten tydzień zapowiada się ciepły, dlatego warto by wykorzystać może tak dobrą pogodę i sprzyjającą aurę, aby zadbać o ten nasz samochód właśnie w tym okresie jesiennym, gdzie te warunki mamy bardzo zmienne, dynamicznie zmieniające się, abyśmy byli przygotowani na bezpieczną jazdę. Także zapraszam Państwa na dzisiejszy odcinek. Jesień jest tą porą roku, gdzie te warunki bardzo zmieniają się. Rano mamy dużo wilgoci, mgły i zamglenia, a w dzień może być zupełnie wręcz letnia pogoda, tak jak w ostatnich dniach. Najgorszym wrogiem w takim okresie właśnie jesiennym jest wilgoć. Wilgoć panująca w samochodzie oczywiście źle wpływa na samo bezpieczeństwo jazdy, z tego tytułu, że podczas uruchomienia silnika wnętrze się nagrzewa i ta wilgoć, którą zawarta jest i w tapicerce, i w dywanikach, ulatnia się i osadza na szybach. Dlatego po okresie letnim, jeżeli często tego nie robiliśmy, warto posprzątać ten nasz samochód. Warto zajrzeć pod dywaniki, czy tam nie ma czasem kilograma piachu, który to bardzo dobrze trzyma wilgoć i utrzymuje przez dłuższy czas. Dlatego dobre posprzątanie auta naprawdę wyeliminuje nam w dużej mierze wilgoć, która panuje we wnętrzu samochodu. Oczywiście poranne jazdy samochodem, niektóre osoby borykają się z problemem zaparowanych szyb. To jest również skutek niewymieniania filtra kabinowego, który to raz, że przypchany, dwa, też trzyma tą wilgoć i podczas nadmuchu rozprowadza ją pięknie po szybach. Dlatego regularna wymiana filtra kabinowego uchroni nas przed tymi problemami. Oczywiście na rynku są również dostępne środki chemiczne, które to teoretycznie zapobiegają parowaniu i osadzaniu się pary wodnej na szybach. Warto poczytać na internecie opinie, czy to stosować, czy też nie. Pozostawiam do Państwa oceny. Na pewno te elementy, czyli pozbywamy się rzeczy, które same z siebie absorbują wilgoć i trzymają ją w aucie, na pewno w dużej mierze pomoże nam z tym problemem. Jesień to też często padający deszcz, a jak deszcz, to wiadomo, używamy wycieraczek. Wycieraczki naturalnie zużywają się, Szanowni Państwo, i powinniśmy je wymieniać w momencie, kiedy stwierdzamy, że nie zbierają nam ładnie, hałasują na przykład, skacząc po szybie, czy też straciły elastyczność. To nie jest duży koszt jakiś, a zdecydowanie poprawia nam komfort prowadzenia naszego auta i automatycznie oczywiście i bezpieczeństwo. Więcej widzimy, szybciej możemy zareagować. Dlatego na wycieraczkach nie oszczędzajmy, nie są to drogie elementy i wymiana też nie powinna sprawić nikomu kłopotu. Jesień potrafi też zaskoczyć nas porannymi przymrozkami, które żeśmy zresztą już w tym roku doświadczyli. Dlatego chyba przyszedł najwyższy czas, aby przejść z płynu spryskiwaczy z letniego na zimowy.
Z czym to się może wiązać? Oczywiście, jeżeli zamarznie nam płyn do spryskiwaczy, nie będziemy mieli możliwości umycia szyby. Ale w gorszej sytuacji, w momencie, kiedy dojdzie do uszkodzenia samego zbiornika płynu, to znaczy do rozsadzenia, może dojść do rozszczelnienia. Również same silniczki podatne są na to, gdy zamarznie w nich płyn. Dlatego, aby tego uniknąć, wcześniej zareagujmy, wcześniej dolejmy sobie czy też czystego już zimowego płynu, czy też jakiejś mieszanki, która przy temperaturze minus 2 czy 5 nie zamarznie. Oczywiście oprócz płynu, jeżeli ktokolwiek miał jakąś awarię i dolewał płynu chłodniczego, czy też rozrzedzał go, warto zbadać ten płyn, który posiadamy, czy jego temperatura krzepnięcia jest prawidłowa. Jeżeli ktoś jeździ na wodzie, to też już chyba najwyższy czas, aby przejść na płyn chłodniczy z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście dla samej widoczności, bo gdyż z dnia na dzień tak naprawdę ten dzień jest krótszy, zmierzch zapada coraz szybciej, warto może się przyjrzeć swoim reflektorom, czy nie posiadają po okresie letnim jakiegoś zmatowienia, które zdecydowanie pogarsza działanie lampy samej. Automatycznie przekłada się to na jakość świecenia, na długość wiązki, dlatego w większości reflektorów w dzisiejszych autach wykonane są z poliwęglanu, które to w dość prosty sposób można wypolerować samemu, zaopatrzając się w odpowiednie zestawy do polerowania reflektorów, czy też oddać do warsztatów, bo sporo warsztatów świadczy tego typu usługi. I można taki reflektor, nawet mocno zmatowiony, naprawdę przywrócić do stanu używalności w bardzo dużym stopniu. No i jesień, jak to jesień, mamy mnóstwo spadających liści, też przy otwartej masce warto wykorzystać ten moment, aby usunąć wszelkie liście, które zapychają nam z czasem wlot powietrza do wnętrza. Czasami mogą wpaść głębiej. Co prawda powinny się zatrzymać na filtrze kabinowym, ale mogą jakieś swoje ulubione miejsce znaleźć i tam się dłuższy czas utrzymywać. Z czasem gniją, również też zapach nieprzyjemny. Dlatego jak najczęściej czyśćmy sobie takie kratki, aby ta nasza wentylacja w samochodzie jak najbardziej była sprawna i skuteczna. To na pewno nam ułatwi ewentualne odparowywanie szyb właśnie o poranku. I ostatnia kwestia, o której warto by wspomnieć, to są opony. Oczywiście wielu z Państwa może w tej chwili powiedzieć, że to za wcześnie na wymianę opon na zimowych, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że o tych liściach niestety dalej. Co prawda w mieście to za bardzo nie występuje, ale jeżeli Państwo wyjadą gdzieś w las, prawda, mnóstwo liści leży na asfalcie, na poboczu. Do tego wilgoć dochodzi. Jazda na kończących się oponach letnich po takiej drodze naprawdę staje się niebezpieczna. Liście do połowy zgniłe, plus trochę wody, naprawdę taka paćka podobna do błota się robi i to naprawdę można się lekko zdziwić, gdy nasze opony naprawdę już umierają, można tak powiedzieć. Także jeżeli ktoś niedużo jeździ, czy też nie planuje jakichś tysięcy kilometrów zrobić, to nie wiem, czy nie warto właśnie pomyśleć o wymianie opon już na zimowe. Na pewno lepiej zdadzą egzamin na tego typu właśnie drogach. Wspominałem już o mrozie, o porannych przymrozkach w okresie jesiennym, które mogą się przydarzyć, a jak są i przymrozki, to mogą się zdarzyć również i przymarznięte uszczelki drzwi, o które również trzeba zadbać. Na rynku jest masa dostępnych rzeczy w sprejach, w sztyftach do konserwacji, które zapobiegają i przymarzaniu, ale również i konserwują właśnie uszczelkę, aby była ona elastyczna, spełniała swoją rolę i wtedy te nasze poranne otwieranie drzwi odbędzie się bez problemu. Także tych rzeczy nie jest dużo, to jest 10 minut przejść samochód dookoła, posprawdzać te wszystkie elementy, aby cieszyć się tą zmienną pogodą jesienną,
która też ma swoje przecież uroki. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Cieszmy się tą ładną jesienną pogodą, póki jest, bo przecież następna pora to już będzie niestety zima. Dziękuję, do zobaczenia za tydzień.